Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z galerii Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Nazywam się Anna Panek-Kusz i zajmuję się w galerii organizowaniem wystaw, prowadzeniem warsztatów, zajęć plastycznych, fotograficznych i wspólnie z panem Tomaszem Fedyszynem, który zawita do nas w kolejnych odcinkach, chcemy zabrać Państwa w podróż malarską, fotograficzną. Będzie trochę eksperymentowania i propozycja naszego warsztatu to kawa i herbata. Specjalnie wybraliśmy taki materiał do naszego twórczego malowania, ponieważ każdy z nas ma w swoim domu takie produkty i nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba mieć wymówki. My przygotowaliśmy się dość dobrze i mamy tu różne herbaty i kawy, natomiast Państwo możecie skorzystać naprawdę tylko z jednego roztworu zaparzonego mocniej lub słabiej. I tutaj w pierwszym naszym pojemniczku mamy herbatę malinową, w drugim pojemniczku mamy herbatę z owoców leśnych. Tu jest zwykła czarna herbata, rozpuszczalna kawa, tylko zrobiona, zalana wrzątkiem. Natomiast dwa ostatnie pojemniczki to jest kawa, taka sproszkowana i zalana tylko delikatną ilością wody. I w ostatnim pojemniczku mamy też kawę w ziarenkach. I też tylko z delikatną ilością wody. Specjalnie zostawiliśmy też tutaj te ziarenka, aby można je twórczo wykorzystać do tworzenia struktur. W zasadzie nasz rysunek, tak jak tutaj mamy na tych przykładach, będzie miał odcienie brązu, takiej sepi. Ale zauważcie Państwo, gdzieniegdzie pojawiają się też takie niebieskości, a tutaj tak naprawdę mamy tylko czerwienie i brązy. Okazuje się, że herbaty owocowe właśnie dają nam taki odcień niebieski. Można z tego skorzystać, ale niekoniecznie. Ja w mojej prezentacji chciałabym oprzeć się na takiej swobodzie twórczej, abyśmy rozluźnili tu ramiona, abyśmy wyłączyli nawet troszeczkę swoją głowę, bo nie chcemy tutaj robić niesamowitych rzeczy. Jeżeli ktoś nie ma takich zdolności plastycznych, nie ma talentu, po prostu pobawimy się plamą, rozmazywaniem i gwarantuję, że wyjdą wspaniałe efekty. Bo ta technika pozwala stworzyć obrazki, które możemy włożyć w ramkę i powiesić na ścianie, ale można też wykorzystać to do twórczej zabawy w gronie rodziny. Ja chciałabym zaproponować taką tematykę, taką stylistykę, można powiedzieć, błędu, zabawy i na przykład zacząć od czegoś takiego, że weźmiemy sobie tą czarną herbatę i zrobimy kropkę. Proszę bardzo. Można powiedzieć też, nieraz się nakapie czy coś. Tutaj mam słomkę, można oczywiście dmuchnąć, ja sobie przygotowałam słomeczkę i w tą plamę możemy sobie w różny sposób dmuchnąć. No powstał mi taki plan, taka plama, która się rozwinęła tylko w długość, więc ja sobie pomyślałam teraz, że dodam do niej trochę kolejnego roztworu. Dodam tu jeszcze jedną taką plamę. Niekiedy można łączyć te roztwory, ale fajnie jest również, aby nie do końca wszystko ze sobą zlewać. To jest nasz malunek powstaje w oparciu o wodę i jeżeli my zlejemy, to one się połączą w jedną plamę. Natomiast jeżeli położymy obok siebie, to będziemy mogli
później sobie w dowolny sposób kreować. Mnie ta moja pierwsza plama zainspirowała do tego, aby stworzyć z tego kwiat. Natomiast Państwa wyobraźnia może iść w różne strony. Jeżeli kwiat, to może łąka. Tutaj już mamy taką łąkę podobną i może wzorując się właśnie na tej pracy, troszeczkę tutaj pokombinujemy i zrobimy coś ciekawego. Mam już tutaj kształt naszego kwiatu. Na pewno powinna być jakaś łodyga, więc proszę sobie tutaj już pójdzie. Ona nie musi być prosta. Tak naprawdę kwiat, tak o tutaj już sobie zrobię drugi na przykład, żeby Państwa zainspirować. Smagany jest wiatrem i może przeróżne kierunki się ustawić. Tutaj mam też butelkę. Przed chwilą robiliśmy plamę i dmuchaliśmy, a teraz wykorzystam tą butelkę, mocząc jej końcówki w roztworze herbaty owocowej i odbiję sobie na kartce. Powstały mi tu takie trójkąciki, jeszcze raz sobie zrobię troszeczkę odwracając butelkę. I drodzy Państwo, takich elementów można wykorzystać wiele. Można wykorzystać butelkę, można plastikowy kubek wykorzystać i odbijać różne ślady. Tutaj mam na przykład właśnie też taki kubeczek i tu sobie też na przykład zrobię takie odbicie. O, mam już praktycznie kwiatka, nawet jeszcze raz sobie go obrócę. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie tutaj, żeby stworzyć mi jeszcze więcej płatków. No, troszeczkę mi to nie wyszło, bo się zjednały, ale to nie szkodzi. I rysujemy sobie kolejne elementy. Ja tutaj te trójkąciki przedłużam ku środkowi i powstaje mi piękny kwiatek. Tak jak mówiłam, nie łączymy planów. W środku dodam troszeczkę kawy, bo malowałam do tej pory owocami leśnymi i powstaje mi takie połączenie. Na końcach, jak wysycha ta kawa czy herbata, bardzo często zostawia takie fajne ślady i one są jak najbardziej wskazane. Moje kwiatki już mają jakieś kształty. Trzeba pamiętać również, że powinny mieć jakieś liście i tutaj w zależności, którą stronę możemy sobie robić po prostu spontanicznie, a możemy też na przykład robić w formie takich półkoli, dodając na przykład troszeczkę owoców leśnych albo po prostu kawą. Na początku robimy te główne formy, natomiast detal będziemy tworzyli trochę później, bo musimy poczekać, aż nam to wszystko przesknie, bo inaczej to wsiąknie kolor i nie będziemy mieli tego efektu. Więc na początku sobie tu tworzymy te listki. Tu mi się też pochlapało, drodzy Państwo, ja się tym absolutnie nie przejmuję, nawet wręcz przeciwnie. I wezmę sobie teraz taki pędzelek, on ma trochę bardziej szorstkie, grubsze włosie, ale każdy jest dobry. Pamiętajmy taką technikę, jak stosowaliśmy szczoteczkę do zębów, prawda? Każdy z nas chyba pamięta. I teraz właśnie, żeby nawet wzmożyć ten efekt, zamoczę ten pędzel w kawie, ale mogło być w herbacie również i sobie zrobię takie różne plamki dodatkowe. Zapewniam Państwa, że to będzie całkowicie fajny efekt i nie panujemy na tym, eksperymentujemy sobie. I to daje właśnie taką wspaniałą możliwość kreacji. Mam już dwa kwiaty, mam tu też takie odbicie koła po naszym kubeczku. To zrobię sobie też tutaj może dmuchawca? O, przyszło mi właśnie na myśl takie coś w rodzaju takiego. Tutaj dodam trochę mocniej i w różne strony sobie to rozdmucham, mieszając oczywiście wszystkie kolory. Znowu listki jakieś, jakaś trawka. No i też myślę, że warto by było na tym etapie zrobić horyzont, jakąś nierówną linię, która wyznaczałaby nam tutaj
formę, gdzie mamy. Najpierw delikatnie, później będziemy to mocniej robić i działać, aby wzmocnić efekt. Tutaj mamy też takie dwa drzewka i być może zaproponuję Państwu, nauczę, pokażę, wskażę metody, jak można takie drzewko stworzyć. Bierzemy sobie pędzel, jak mamy taki szeroki, jak my, to bardzo dobrze, ale węższym też można. I teraz takimi pociągnięciami dosyć płaskimi robimy kreskę przy kresce. Oczywiście to drzewo nie musi być takie doskonałe, bo wiemy, że natura w różne strony. I tu później możemy tworzyć nasze gałęzie, które wychodzą nam do góry. Ja tutaj używam teraz tej zagęszczonej kawy, aby wzmocnić efekt. Jednak drzewo ma bardziej solidną konstrukcję od kwiatu. Prawda? Więc tu sobie to tworzymy. I później możemy jeszcze gałązki. Tak? I możemy takimi plamkami obok, jeden obok drugiego. I tu sobie wychodzi. I tu jeszcze dodamy, proszę bardzo, i powstaje nam drzewo. To jest jakby jedna z metod, bardzo prostych. Potem jeszcze sobie też poczekamy, aż wyschnie i dodamy jeszcze pewnych elementów. Drugim takim drzewkiem, które może smagane być wiatrem, je takim delikatniejszym, to możemy po prostu zrobić coś w rodzaju takiej zamaszystej linii, która na brzegu łąki to nasze drzewko wyprowadzi w tą stronę. Proszę bardzo, tutaj możemy dodać kolejnych odcieni, brązu jeszcze. No i wiadomo, jak drzewo jest łąka, to drzewo oczywiście tutaj może być jeszcze większe, ono wychodzi nam z planu, no to powinno mieć jakieś liście. I też metod jest dużo, można na różne sposoby. I ja sobie pomyślałam, że można to właśnie tak pochlapać, mieszając, i to pewnie wyjdzie mi jesień jakaś, na różne sposoby. Jak tu będzie wysychać, to zobaczycie Państwo ten efekt tego, ale równie dobrze można po prostu końcem pędzla sobie robić tu kropeczki. To jest nawet wskazane, aby połączyć te dwie techniki, bo nakładane pędzlem liście będą miały taką specyficzną otoczkę, będą miały inną formę niż te pozostałe. I tu też możemy zostawić sobie na razie do wyschnięcia i zająć się czymś innym. Tutaj już nam liski trochę podsychają. Też można wykorzystać sobie do odsączenia papier, że gdzieś nam, jeżeli za dużo gdzieś wody, to możemy po prostu sobie tą wodę troszeczkę odsączać i wybielać. I tutaj myślę, że zrobimy sobie jeszcze ciut tutaj tej trawki, tak? Ale również łąka kojarzy mi się z mnóstwem kwiatów, które są samosiejkami, które po prostu wyrastają niezależnie, i wykorzystam sobie znowu taki pędzel, ale to może być również inny, do tworzenia takich struktur. Troszeczkę dodam wody. O, zobaczcie. I już tutaj powstaje mi taka struktura, która może, obracając palcem, ręką i pędzlem, możemy sobie tworzyć takie różne formy. One też mogą, tym pędzlem można w różne strony robić pierwszy plan, czyli trawę, jakiś detal, który nam tutaj zbuduje przestrzeń, tak? Tutaj troszeczkę zrobiłam i wrócę do moich kwiatów, żeby one mi też tam za bardzo z tyłu się nie... Troszkę je tutaj jeszcze raz pociągnę.
tutaj dodam. Im więcej będzie tych takich warstw, tym będą te kolory bogatsze. Proszę bardzo, on tutaj wchodzi, tutaj mu też dodam mu koloru brązu, ale też bardzo fajnie tutaj robią te owocowe herbatki. I znowu robimy tutaj, dodajemy kolejną warstwę, poziomo również. Ja to robię tak naprzemiennie, skaczę z jednego elementu do drugiego, bo to jest ważne, aby pozwolić wysuszyć się pewnym elementom. Właściwie wszystkie prace, które tutaj są, też można uznać i za skończone, i nieskończone. One przesychają, można dorysować tło, można dorysować detal. I tak tu też w tej mojej pracy się to tworzy. Mam nadzieję, że zainspirowałam Państwa, aby chwycić po pędzel, aby zacząć malować. Tu jeszcze dodam troszeczkę tych listków na moim drzewie pomału. Tu mi się już trawka. Zobaczcie Państwo, też to jest fajne, kiedy ja teraz chlapię tą herbatą, ona wnika w poprzednią warstwę, tworząc takie przepiękne wzory i struktury. I z tego warto wykorzystać. Tu też mamy piękny kwiat, kiedy staje się niebieski, kiedy widzimy te formy. Oczywiście ten kolor troszeczkę tutaj tracimy, dlatego trzeba by było tu może troszkę wzmocnić. Można dodając jeszcze troszeczkę tych elementów. Możemy również tutaj robić pierwszy plan, czyli cienkim pędzlem wyrysowywać. I też tutaj chciałabym te moje kwiaty, te sień, które się tutaj nam rozsiały, dodaję im troszeczkę łodyg, żeby to tutaj powstawało. Tutaj też idzie. I słuchajcie, drodzy Państwo, tutaj ten pierwszy kwiat, ja teraz mu dodam, że on mi się już tak nie połączy, nie zleje w całość, więc dodam mu pewnych takich elementów konturu. I tak sobie eksperymentując podążę na kolejne etapy. Tu ten liść mój, proszę bardzo, dodam. Tutaj jeszcze zrobię jakieś kwiatki. Tu na końcu taką ciemniejszą jeszcze warstwę zrobię. I też warto tu sobie gdzieś obok dodać kilka gałązek. I powstaje rysunek. Oczywiście on teraz powinien troszeczkę przeschnąć. Wtedy nabierze tej trwałości koloru i można wtedy różny detal zrobić. Mi tutaj się trochę rozlała farba. Zauważcie Państwo, mówię farba, choć malujemy kawą i herbatą, ale właściwie jest to technika, która jak najbardziej zachowuje się jak akwarela, jak farba i można robić przepiękne rzeczy. Ja to jeszcze sobie pochlapię. Wykorzystam jeszcze moją butelkę. I po prostu porobię sobie kwiatki dookoła na zasadzie takich właśnie odbić, które tylko zasugerują nam przestrzeń. Drodzy Państwo, i jeszcze tylko jedną. Mam tu taką książkę Iwony Chmielewskiej, Kłopot. O tym, że nieraz coś wydaje nam się, że nie wyszło, że coś zepsuliśmy, tak jak mogłoby się wydawać w tej pracy, że jakaś plama nie tam padła. O to właśnie chodzi. Iwona Chmielewska w tej książce, to jest wspaniała autorka zarówno tekstów, jak i ilustracji. Kłopot spowodowany przypaleniem żelazka przerabia
inspirujące rysunki i okazuje się, że niekiedy błąd może być wspaniałą przygodą i myślę, że warto z tego skorzystać. Książki są dostępne w naszej Słubickiej Bibliotece, więc jak będziecie mogli Państwo już wychodzić z domu, to zachęcam również do odwiedzenia, czytania i oglądania. Na tym etapie powinniśmy zakończyć naszą pracę, aby nie przedobrzyć. Bardzo jesteśmy ciekawi Waszych efektów. Mam nadzieję, że Was zainspirowaliśmy do twórczego działania i prosimy, abyście efekty swoich prac pokazali nam w komentarzach. Będzie nam niezmiernie miło. A na następny odcinek zapraszam w imieniu pana Tomka Fedyszyna. On również za pomocą kawy i herbaty pokaże, co można zrobić nieco inną techniką, inaczej nakładanymi roztworami. Dziękuję bardzo.